Witajcie na kanale Poznapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to jest garaż ocalałego. Miejsce, w którym pokazuję, jak zrobić coś z niczego. Dzisiaj będzie nietypowo, bo będzie rekwizytornia i pokażę Wam radiometr RS-70. Dlaczego rekwizytornia? No bo taki radiometr, zwłaszcza taki, nikomu do niczego nie jest potrzebny, jedynie mnie do moich filmów. A chcę Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak działa takie coś, mogę Wam polecić kanał Iridus. Podlinkuję Wam, on prezentuje takie urządzenia, maski gazowe bardzo fajnie pokazuje. Naprawdę warto tam zajrzeć, jeżeli się interesujecie takimi rzeczami. Okej, rozkręćmy to cudo. Z tyłu znajduje się instrukcja obsługi. Nie wiem, może trzeba sobie zrobić tą klatkę, poczytać. W środku wygląda to tak. Tu mamy głośnik. Przełączniki. Sercem każdego licznika Geigera jest właśnie taka sonda. Jak widzicie, mam tu generator fali prostokątnej. Jeżeli go sobie włączę, będę mógł symulować licznik Geigera. Okej, wymieniłem sobie tu głośnik. Dlaczego go wymieniłem? Ten, który wsadziłem, ma 32 ohmy oporu. Ten stary miał 10 i jeżeli by tak było dalej, to mój generator mógłby się przegrzać i spalić. Mam tu kawałek pianki do rur, która mi została z plecaka. Wsadzę sobie tu baterię. Zamocowałem sobie potencjometry tutaj z tyłu. Wygląda to mniej więcej tak. Teraz jeszcze wykorzystam tą żarówkę i tu zamontuję diodę. Ok, czas go sprawdzić. Coś tu działa. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Do zobaczenia na szlaku!